Was bardzo serdecznie. Tutaj Ewelina Frichał z tej strony. Dzisiaj mamy w Polsce, tutaj gdzie jest ten brzeg opolski, opolskie, dolnośląskie, trochę deszczu, no ale dalej jesteśmy nastawieni pozytywnie do wszystkiego. Dzisiaj powiemy na temat i co się dzieje u Nicki Minaj, piosenkarki w Stanach Zjednoczonych. Będzie to taka ciekawostka. Później też powiemy o kobietach z Iowa, ze stanu Iowa po polsku, co wymyśliły, jaką organizację założymy. Też powiemy o gubernatorze Newsom z Kalifornii, co u niego słychać, czy kto miał rację, czy Trump, czy ktoś inny, jeżeli właśnie chodzi o gubernatora Newsom. I też kilka dodatkowych informacji. Więc zaczynamy. Tak jak Wam wcześniej wspomniałam na ostatnim filmiku i także u Janusza w NTV, jak rozmawialiśmy kilka dni temu na temat gubernatora Newsom z Kalifornii i wyborów, które nastąpiły 14 września i tak jak Donald Trump przewidywał, gubernator Newsom wygra ponownie ze względu na to, że wszystkie reguły były identyczne jak w tamtym roku, więc nic się nie zmieniło, więc jeżeli jeździmy starym samochodem, tak, to nagle on się nie stanie jakąś super torpedą i po prostu nagle z malucha zrobimy Porsche, więc tu jest podobnie. I oczywiście Newsom wygrał, miał tutaj bardzo duże poparcie u Joe Bidena, Schumera, Pelosi i innych demokratów, którzy bardzo mocno go wspierali. Nie jest to dla nas na pewno zaskoczeniem, bo wiedzieliśmy o tym, że tak będzie. Koleżanki do mnie pisały z Kalifornii, że jedna poszła na wybory i powiedzieli, że ona już głosowała, także powtórka z rozrywki. Na szczęście po prostu może otworzy to oczy niektórym osobom, co się dzieje i po prostu ludzie muszą dostać niektórzy cegły na głowę albo zimny deszcz, żeby zrozumieli, co się wokoło nich dzieje. Więc uważam tutaj, że musiało się to stać, żeby obudzić niektóre osoby, bo skoro wcześniej przed wyborami tyle osób zagłosowało, że nie chcą gubernatora Newsom, a później zmieniło zdanie, jest to dosyć dziwne. Ale będziemy obserwować oczywiście, czy w końcu coś się wydarzy. Jeszcze chcę Wam tutaj pokazać na Fox News, jak ludzie tutaj zalajkowali albo nie zalajkowali to, że Gavin Newsom wygrał ponownie. 1,3 tysiąca lajków, prawie 4 tysiące unlajków, czyli po tym samym możemy się już domyślać, o co chodzi. I jeszcze sprawdziłam sobie Telegram i okazuje się, że 24 września mają być wyniki audytów i 25 września Trump zaczyna swoje rally, czyli tak jakby spotkania z ludźmi, spotkania z patriotami. Więc ciekawe, czy w końcu się doczekamy tej daty tych audytów. Tutaj kolejna wiadomość na temat, co się dzieje w Chinach. Chiny nie wpuszczają niemieckiego statku wojennego do swojego portu, więc kwestia jest tego, dlaczego nie wpuszczają, z tego, co się dowiedziałam, nie chcą po prostu świadków, nie chcą pokazać, co się tam dzieje, więc ten statek po prostu nie mógł wpłynąć do portu. I tutaj kolejna wiadomość, jeżeli chodzi o huragany w okolicach Florydy i Luizjany. Tak jak wcześniej powiedziałam Wam w jednym z moich filmików, że czy tutaj mamy kontrolę pogody, o co to do końca chodzi. I tutaj mamy wiadomość z 16 września, że przechodzi tak jakby ogromny deszcz, jeszcze nie jakiś duży huragan, czy jest taka depresja pogodowa i notabene przechodzi w tym samym miejscu, co ostatni huragan Ida, czyli Aida. Więc prawdopodobnie jest to wszystko ustawione i dziwnym trafem wszystkie huragany idą tą samą trasą. I tutaj mamy właśnie wiadomości z Nowego Orleanu, że właśnie ta depresja, która się nazywa Nicholas, przechodzi przez Luizjanę
i to się stało w środę. Mamy bardzo dużo deszczu w tych okolicach. Nie dość, że te Stany wszystkie ucierpiały po tym huraganie Ida, no to jeszcze teraz mają poprawkę. No i część osób w tamtych terenach nie miało prądu, około 500 000 osób, więc z tego, co niektórzy patrioci mówią, że to są zagrywki niestety tutaj elit. I teraz kolejna wiadomość od Nicki Minaj, piosenkarka, która tutaj wzbudziła no, u niektórych złość, u niektórych szok. Niektóre osoby są w szoku, że ona jest antyszczypawicowa. No i wiadomość obiegła w sumie cały świat. Jest to osoba, która ma ogromną oglądalność, ma 22 miliony followersów. I co zrobiła Nicki Minaj, że zwróciła tak mocno w tym tygodniu na siebie uwagę? Zrobiła kilka postów, za które ponoć została zbanowana i tymczasowo zablokowana na Twitterze. I taki post, który tutaj obiegł wszystkie wiadomości, w tym Fox News, to jest wiadomość, którą macie tutaj na ekranie, ja ją przetłumaczę. Nicki Minaj napisała, że jej kuzyn czy kuzynka w Trinidad, to jest taka wyspa karaibska, nie chce wziąć szczypawicy, bo jej kolega wziął tą szczypawicę, mężczyzna, i spuchły mu jaja. I po tym jego przyszła żona musiała odwołać ich ślub, więc dlatego one nie wezmą tutaj szczypawicy. Także słuchajcie, jaja się z tego robią jak berety, że tutaj mamy gwiazdy celebrytów, którzy się dołączają do tego ruchu i stawiają opór, co naprawdę jest dla niektórych zaskoczeniem, miłym zaskoczeniem, bo większość celebrytów do tej pory siedziała cicho. No i tych wiadomości od Nicki Minaj było o wiele więcej. Też jakieś są filmiki jej wypowiedzi na Instagramie. Też można się stagować, że na przykład się ją popiera. Więc taka, słuchajcie, ciekawostka. Teraz mam dla Was wiadomość na temat szeryfów w Stanach Zjednoczonych. Co zorganizowali? Tutaj mamy jednego z szeryfów, Richard Mack, który zorganizował taką stronę, na którą można wejść. Nazywa się ona CSPOA i to jest tak jakby połączenie wszystkich szeryfów z nami, z obywatelami Stanów Zjednoczonych. Każdy tam może się do tego ruchu dołączyć. I co właśnie mówił na ten temat szeryf Richard Mack, że jest około 3000 szeryfów w Stanach Zjednoczonych, oprócz trzech stanów. Okazuje się, że na Hawajach, Alasce i w Connecticut w tych stanach nie ma szeryfów, w 47 stanach są szeryfowie. I wystarczy z tych 3000 szeryfów zebrać około 1/3 szeryfów, czyli około 1000, żeby się przeciwstawić tutaj rządom. Oni nazywają Bidena tyranem i powiedzieli, że nie chcą egzekwować tych wszystkich zachcianek, co nam tutaj oferuje Biden, czyli ściganie ludzi za ściereczki i inne rzeczy, więc jeżeli by szeryfowie się przeciwstawili, to wtedy oni mówią, że mogą pogonić rząd i wtedy rząd musi się wycofać ze swoimi tutaj zachciankami i nie będą musieli po prostu nas, obywateli, ścigać. Więc jest to zgodne z konstytucją i dlatego oni się nazywają i ta cała organizacja konstytucyjni szeryfowie w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście zbierają tam jakieś datki, bo potrzebne są naprawników, którzy staną w ich obronie. Więc ten szeryf wypowiada się, że całe rozwiązanie i ten plan, który nam opowiadał ostatnio generał Michael Flynn, należy do lokalnych ludzi, do lokalnych rządów, czyli my musimy od dołu zacząć działać, żeby zobaczyć różnicę w działaniach tutaj i w tym, co się dzieje dookoła nas. Jeżeli tego nie zrobimy, no to nikt za nas tego nie zrobi. Więc to by się pokrywało z wypowiedzią właśnie generała Flynna. Jest prawie
bardzo, bardzo podobna, identyczna i namawiają nas, żeby się właśnie obudzić, zacząć działać. Jeżeli komuś coś nie pasuje, proszę bardzo, możecie wspierać szeryfów, możecie wspierać i udzielać się w szkole. To już zależy od Was, gdzie się czujecie najpewniej. I tutaj mamy kolejne osoby, które walczą, nazywają się takie mamy niedźwiedzice. Tutaj macie je na ekranie. I te mamy niedźwiedzice założyły ruch właśnie pod tym tytułem Mama Bears i one tutaj walczą i chcą podać do Sądu Najwyższego sprawę właśnie, żeby dzieci o specjalnej trosce, które nie mogą tych ściereczek nosić, bo no, część dzieci po prostu nie da rady, tak? Szczególnie dzieci, które są chore, są specjalnej troski, trzeba się nimi opiekować. Takie dziecko nie założy ścierki na twarz. I te matki właśnie mają takie dzieci i mówią, że to jest niemożliwe, żeby temu dziecku po prostu na siłę tą maskę, ścierkę założyć, więc muszą to podać do sądu i walczyć o swoje dzieci, bo te dzieci po prostu cierpią. Więc one robią wszystko, żeby podać tą sprawę do sądu, bo nie da rady, tak? Szkoły mają z góry nakaz, żeby wymagać te ściereczki od dzieci, więc wzięły te kobiety sprawę w swoje ręce i ponoć liczą na wygraną. I inni rodzice, którzy też mają dzieci, którymi trzeba się opiekować, dzieci specjalnej troski, też się tutaj do tego dołączą. No i tutaj jest przykład też, który obiegł świat, właśnie dziecko 2-letnie z astmą, które leciało z mamą w samolocie, zostało wyrzucone, bo nie mogło nosić ścierki, zaczęło się dusić, no i wyprosili tą mamę z samolotu. Także tu jest przykład właśnie takiego dziecka, które nie może założyć tej ścierki. I tutaj kolejna wiadomość na temat mediów głównego ścieku, czyli dołącza do tego Fox News, zresztą oni już dołączyli dawno, tak samo Newsmax, gdzie część osób z patriotów w ogóle się zwolniła, także to są farbowane lisy i tu jest jedna z osób, która pracowała dla Fox News i ona opowiada, jak to wygląda i że jest to kontrolowana opozycja, że oni tutaj są niby antyszczepawicowi, że są przeciwko maskom, ścierkom, tak, przeciwko tym wszystkim rzeczom, które są narzucane ludziom, a sami narzucają to swoim pracownikom, bo 90% pracowników Fox News jest już zaszczepionych, więc tutaj przeczą sami sobie i ona mówi, że oni to robią tylko i wyłącznie dla pieniędzy, bo nie było wcześniej mediów republikańskich, tylko były media demokratyczne jak CNN, MSNBC, ABC News, to były wszystko typowo demokratyczne właśnie media. No i brakowało tej drugiej części, tego drugiego puzzla i oni się tutaj, ci właściciele tego Fox News zajęli tym, ale to jest według wielu osób kontrolowana opozycja. To, co ostatnio zauważyłam, bardzo mało wiadomości ogólnie jest na Fox News, obcinają, nie mówią wszystkiego i żeby znaleźć w ogóle jakieś wiadomości teraz jest bardzo to utrudnione. Więc taka wiadomość, oczywiście tak samo może być z tymi platformami społecznościowymi jak Rumble. Też słyszałam, że to jest kontrolowana opozycja, więc też po prostu trzeba zwrócić na to uwagę i się nie cieszyć, że o super, mamy inną platformę, przechodzimy, bo wtedy dajemy tak jakby nasze informacje na tacy i oni już wiedzą, po której stronie jesteś i mogą cię po prostu tutaj złapać i dać do tego worka, okej, ty jesteś z partii republikańskiej albo ty się stawiasz, a tutaj ci, co się nie stawiają, to są na YouTubie. Więc to też jest takie wszystko dziwne, że ten Rumble nagle zmienił reguły swojej gry i w czerwcu zmienili regulamin i w lipcu, więc po prostu zwróćcie na to uwagę i żeby później nie być zaskoczonym. Tak samo Telegram, też te wszystkie platformy trzeba z przymrużeniem oka traktować, bo się okaże, że wszystko to jest po jednym wujku. No i na koniec jeszcze raz zaproszę te osoby, które chcecie dołączyć do moich kursów, bo się zaczynają wkrótce. Są to kursy w języku polskim. Pierwszy kurs jest 7-tygodniowy i zaczyna się 25 września w sobotę, tak jak część z Was prosiła, żeby zrobić kursy na weekend, kiedy nie pracujecie. Jeżeli napiszecie do mnie na klub na boso z literką k, klub na boso, @gmail.com, to wyślę Wam cały plan, jak to będzie wyglądało, co będziemy na tych kursach robić.
Pierwszy kurs jest o czakrach, kamieniach oraz olejkach eterycznych, czyli trzy bardzo ważne tematy. I ten kurs jest podzielony właśnie na 7 tygodni. Mamy tutaj na platformie bardzo dużo informacji, także pokazuję Wam tak na szybko, jak to wygląda. Na tym kursie będziemy zgłębiać wiedzę o kryształach, których jest notabene bardzo dużo w Polsce. Także będziemy zgłębiać wiedzę o olejkach eterycznych. Będziemy dyskutować i uczyć się na temat danych punktów energetycznych w naszym ciele i jakie one mają wpływ na nasz rozwój, na nasze życie, na powodzenie w naszym życiu, bo jedne osoby mają właśnie powodzenie, wszystko im się udaje, inne nie. I ja myślę, że to duży wpływ ma na to, że są słupy energetyczne w naszym ciele, które można bardzo fajnie tutaj sobie samemu pomóc olejkami i kryształami. Też się dowiecie, za co odpowiada poszczególny punkt energetyczny, czyli tak zwana czakra, jakie procesy zachodzą w danym punkcie energetycznym, jak prawidłowo używać danej czakry, jak ją odblokować, zbalansować, o czym świadczą problemy na przykład zdrowotne i też powiemy, jak sobie pomóc, tak, jak to wszystko po prostu odblokować, żeby to życie było z powodzeniem, pozytywne, żeby nam się wszystko w życiu udawało i żebyśmy byli zdrowi. Także to jest kurs numer jeden. Drugi kurs, który się zacznie 6 października, jest to kurs dla początkujących w aromaterapii. Także jeżeli jesteście na początku swojej drogi, zapraszam Was właśnie na ten kurs. Jest to też kurs intensywny, 5-tygodniowy. Na platformie jest ponad 60 wideo. Tutaj też Wam wyślę plan po kolei, co będziemy omawiać w danym tygodniu, więc proszę do mnie też napisać i te szczegóły wszystkie Wam wyślę. Więc zapraszam te osoby, które chcą się też nauczyć, jak zrobić swoje perfumy, swoje produkty z olejkami eterycznymi, przejść na tą dobrą stronę naturalną. Więc tutaj jeszcze Wam puszczę historię od moich kochanych studentów. Niezmierne dzięki za Twoją wiedzę, energię, zawsze pomocna prywatnie, na e-mailach, na SMS-ach wesoła. Fajni ludzie, to jest mój drugi kurs z Eweliną, pierw były olejki. Niezmiernie się cieszę, że tam Cię u Andrzeja usłyszałam, bo też wiedzę w takie przeznaczenie, gdzieś tam właśnie kogoś o kimś słyszymy. Też jestem taka strasznie wybredna, jak się uczyłam nawet na studiach, jak mi profesor nie podpadł, to szybko zmieniałam lekcję, bo się wtedy po prostu nie umiałam uczyć, a Ty jesteś wyjątkowa, także zawsze cieszę się, zawsze po kursie, znaczy po tym pierwszym była taka trochę pustka, tak smutno było, ale wiedziałam, że za chwilę coś wymyślę. Dzięki Ewela za ten kurs, po prostu wiedza jest niesamowita, ja też wiele kursów przeszłam, ale po prostu uwielbiam Twoje, naprawdę, uwielbiam, one są przedstawione w tak przystępny sposób, że niewiele trzeba się uczyć, trzeba po prostu zapamiętać i praktykować. Ewelina, dziękuję serdecznie. Ty jesteś tak wspaniała, masz taką wiedzę, potrafisz to przekazać tak, że można to zrozumieć naprawdę po Twoim jednym zdaniu. Thank you. O wszystkim, co mówiłaś, naprawdę. Grupa, która przyszła do Ciebie, to są takie dziewczyny, chłopak jeden, także naprawdę tak fajne, aż byłam zdziwiona, że takie fajne dziewczyny są. Brawo i dziękuję za wiedzę i za wszystko. Bardzo, bardzo jestem zachwycona. Dziękuję serdecznie, naprawdę dziękuję, Ela. Po prostu brakuje mi słów. Naprawdę mi brakuje słów. Dziękuję. Aż żałuję, że się wszystko to kończy. Nie kończy się, słuchaj. Jeszcze się będziemy widzieć na pewno. Bardzo chce mi się to powiedzieć tutaj, nie macie wszystkich, że naprawdę kurs doskonały. Był jeden z ciekawszych kursów, w jakich brałam udział, a w swoim życiu brałam udział naprawdę w wielu i to najróżniejszych. Był tak prawdziwy i taki tak ciekawie przygotowany, tak wiarygodne wszystkie informacje od Ciebie, że ja oczywiście przychodząc po pracy, gdzieś tam wieczorem siedząc, już mi było przykro, że się kończy, tak, bo każdy temat naprawdę ciekawy, czasem to zaznaczałam, czasem nie, natomiast tylko powiem Ci, że krem też zrobiłam, nie opisałam go oczywiście, natomiast z woskiem pszczelim, bardzo trudny do zrobienia, bo tam jestem woskiem pszczelim. Ale generalnie bardzo dziękuję za mega profesjonalny, ciekawy, wartościowy kurs po prostu i liczę w przyszłości na kolejne.
już się zapisuję. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci ja bardzo dziękuję za wszystko i za możliwość poznania tutaj koleżeństwa i przeciekawe doświadczenie. Super, są naprawdę to wszystko takie ułatwienie. Ja bym się chciała też przyłączyć, też bardzo serdecznie podziękować. Super kurs i mam nadzieję, że coś wymyślisz na przyszłość i też jestem na pewno chętna na to. Także dziękuję Ci bardzo, Ewelina. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Będziemy się widzieć za kilka dni z nowymi wiadomościami. Mam nadzieję, że pozytywnymi i idziemy w stronę pozytywną. Pamiętajcie, że wygramy i tutaj ani generał Flynn, ani Trump, ani patrioci się nie poddają, dalej działają i też musimy działać. Nie czekamy na Trumpa na białym koniu, który przyjedzie i zrobi za nas wszystko, tylko też bierzemy sprawy w swoje ręce i się angażujemy tutaj w nasze lokalne miejsca, tam gdzie mieszkacie i lokalne społeczności, żeby to wszystko szło do przodu. Pozdrawiam serdecznie i życzę Wam super weekendu. Ciao!